Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szymson, witam was oczywiście na Palionowie. Jestem przed moim domkiem, jak widzicie, pięknie rozbudowanym. Jest piękna, prawda, tutaj stodoła rozbudowana. Witam wszystkich serdecznie. Na samym początku poproszę was o zostawienie łapieczki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. A dzisiaj przyszedł ten dzień, Dzisiaj mam nadzieję, że w końcu poznamy SpongeBoba. No po prostu się doczekać nie mogę. Jestem podjarany, naprawdę, pierwszy raz go spotkam. Ja wam pokażę widzowie ogólnie, jaki prezent na niego przygotowałem, bo to myślę, że jest bardzo warte do poruszenia. Więc tak, ja zbiorę sobie tutaj fajerwereczki, lecimy sobie w tamtą stronę do SpongeBobowej, prawda, wioski, czyli Bikini Dolne, jak widzicie. Lecimy tam zobaczyć, ponieważ tutaj ten prezent jest za rogiem. Uwaga, tu lądujemy. Pum, patrzcie, jaki prezent piękny wybudowałem. Troszkę go pozmieniałem, jest troszkę inny teraz niż wyglądał wcześniej, bo tutaj było, wiecie, ten węgiel był i tak dalej. To, o kurde, tu nie zmieniłem węgla. Ale przypał, dobra, trudno. Niech jest ten węgiel tutaj już, nie będziemy tego zmieniać. Ale dobra, wejdę do środka i pokażę wam, jaki prezent jest w środku. No prezent jest moim zdaniem zacny, patrzcie. No przecież to jest tak bogata skrzynka dla SpongeBoba, że to się w głowie nie mieści, widzowie. Mam nadzieję, że mu się taki prezent spodoba. A jak nie, to będzie mi smutno. Tu mi zostało jeszcze trochę emeraldów. Czy chcemy mu je dać? Nie, no nie. Wyekspiję te emeraldy na tych wieśniakach tam, ale dobra. To jest prezent, który ja mu dzisiaj dam. Mam nadzieję, że mu się ten prezent spodoba. Ewentualnie wiecie, co ja bym tam... O kurczę, mógłbym tam dołożyć jeszcze jakieś takie narzędzie, bo nie wiem, co on ma w sumie. Nie wiem, czy on ma jakieś narzędzia, czy nie ma, ale może poszukam jakiegoś narzędzia, które ja bym mógł mu dać. Jakieś takie od serca. Od serca narzędzie. Czekajcie, ja jeszcze pójdę, może do wieśniaków pójdę spróbować coś. Wiem, SpongeBob ma związek z wodą, więc mu najlepiej będzie, jak mu damy wędkę jakąś. To po prostu wędka musi być. Więc ja tutaj, widzowie, mam przygotowaną taką wędkę, ponieważ ostatnio robiłem tutaj deale takie z wieśniakami i jeden z wieśniaków miał wędki, więc dałem mu taką ulepszoną wędkę. Ja nie wiem, na co ona była ulepszona, już nie pamiętam, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Tutaj gdzieś to było, uwaga, są. Niezniszczalność 2. No, szału nie ma, mogłoby być lepiej, zdecydowanie. Na przykład jakieś szczęście, o, tu jest, o, na przykład taka wędka. Czy ja chcę, no, ale to jest moja wędka, czy ja chcę mu oddawać moją wędkę? No dobra, widzowie, to jest, że tak powiem, inwestycja w koleżeństwo, prawda? Tutaj musimy mieć dobre relacje ze SpongeBobem. Ja chciałbym go lubić bardzo, bo wydaje mi się, że SpongeBob musi być pozytywną mordą, a nie jakimś, prawda, takim zamulaczem totalnym. Więc mi się wydaje, że ze SpongeBobem fajnie by było mieć dobre relacje, więc taki jest cel, żeby je mieć jednak dobre. Więc dajmy to i teraz tak, mam... O, jeszcze niezniszczalność do tego dojdzie. Aha, i mam Facebooka włączonego, bo ktoś do mnie pisze. Dobra, połączmy tą wędkę. 13 leveli, co to jest? Co to ma być? Czekajcie, a w tą stronę? Jele, 35! Tak nie może być! Dobra, czyli 13 leveli mnie to kosztuje. Jeszcze będzie niezniszczalność na niej. Ale niezniszczalność, czekajcie, a może zróbmy tak. Połączmy tak, żeby mieć niezniszczalność 3. Aha, tylko mnie teraz nie będzie stać, tak? 16. Dobra, widzowie, trzeba pójść do villagerów jeszcze na nich sobie poekspić trochę. Co ja bym mógł na nich wyekspić? Kurczę, ja nie wiem, czy cokolwiek jeszcze mogę. Bo już na nich taki tutaj robiłem dealer, że ja już nie wiem, czy ja cokolwiek mogę na nich zrobić takiego, żeby mi expa dali. Ale proszę, żebym tam coś miał, bo ja potrzebuję... Kurde, no 16 level? To jest nie do zrobienia. Z 8? To muszę podwoić to, co mam. Nie, to się nie uda, widzowie, to się nie uda. To się zdecydowanie... Dobra, jakie macie tutaj deale? O, tu za jedno... ogniska. Ogniska, dobra, czy ogniska dadzą mi? 10 poziom mi dały i tyle, i koniec, i nie mam już emeraldów. Niezły przypał, widzowie. No to co, to ja... Jaką ja mam mu dać wędkę? No tu chciałbym mu te połączyć, ale kurczę, nie dam rady. Dobra, skąd ja mogę jeszcze ogarnąć na szybko level? Ja wiem, co ja muszę zrobić, widzowie. Ja muszę zrobić fabrykę ziemniaków. No kurczę, że ja tego jeszcze nie zrobiłem. To jest, to była taka fabryka do levela, że to się w głowie nie mieści. Dobra, ja mam pomysł. Ja to zrobię wszystko, bo ja tutaj takich rzeczy nie zrobiłem, nie wiem dlaczego. A mam sposób na to, żeby mieć taką właśnie, żeby sposób na szybki level. Ale możemy jeszcze, wiecie, co zrobić? Tutaj mam trzciny, więc zbierzmy tą trzcinę sobie jak najszybciej. I po prostu zróbmy... deala tam z takim jednym villagerem, który daje nam papier, nie papier, daje nam za papier emeraldy. Będziemy mieli dzięki temu masę emeraldów i też level na tym jakiś dobijemy, więc fajnie, zróbmy to. Ja zrobię cięcie, widzowie, szybko to zbiorę i zaraz do was wracam. Dobrze, mam, widzowie, papier, lecimy zrobić tego ostatniego deala, mam nadzieję, że z niego będzie 6 poziomów. Proszę, mam nadzieję, że będzie, bo te 6 poziomów jest mi bardzo potrzebne. Tu jest ten ziomeczek, tu, patrzcie, no ten ma tutaj, że tak powiem. Co, tak mało? Nie, to się nie dzieje naprawdę. Przecież on ledwo co dał w ogóle tego levela za to. Jezu, to jest tak słaba oferta. No mamy 13 emeraldów, możemy szyby za to zabrać. Możemy zegarki za to zabrać też. Dobra, weźmy sobie może... Może za to weźmy sobie...
Nie, o, tu jest na naprawa, ale nie, naprawy nie chcemy. Dobra, bierzmy to szkło. Ile z tego będzie? 13 poziom, no, no jest prawie zrobione, ale jest dalej za mało. Dobra, czy jest tutaj coś? Żelazo, emeraldy. Dobra, ja mam żelazo jeszcze tutaj. Ja mam żelaza sporo, chyba mam, a przynajmniej miałem dużo żelaza. Proszę, żebym ja go miał, bo ja go nie używam za bardzo. To powinienem mieć jeszcze sporo żelaza. Więc proszę, bierzemy żelazo i wszystko zamieniamy. Jest! Żelaza to my mamy w opór. Dobra, lecimy. Dobra, będę miał 16 level. Udało się. Będziemy mieli przecudowny prezent dla SpongeBoba. No po prostu jestem mega szczęśliwy, że taki prezencik tutaj powstanie, bo zależało mi na tym, żeby tę relację dobrze rozpocząć. O, lecimy z koksem. Tu. Skończyło się. 14. No i super. No i mega. No nie. I naprawdę to jest jedyny ziomeczek, który ma. Dobra, ale mamy emeraldy, więc możemy teraz zamienić to na to. Jest! Mamy 16 level! Dobra, jest git, dobra. Jest udany sukces. Możemy lecieć. Mamy prezent dla SpongeBoba przygotowany. Mam nadzieję, że się uda. Włączymy tą wędkę. Nie dość, że oddałem mu. Ja połączyłem tak, dwie wędki ze sobą. I teraz będę łączył moją wędkę z tą wędką, żeby była tam jeszcze nie zniszczona. To jest taki prezent dla niego. Dobra, a jeszcze mogłem to nazwać. Ile to by mnie kosztowała nazwa? Co? 16 poziomów nazwanie wędki? Nigdy w życiu nie ma takiej możliwości. Nie robię tego, za drogie, trudno. To już wystarczy mu ten prezent. Dobra, lecimy z tym. Włożę to tam jeszcze do skrzynki, żeby wędek nie pomylił. Dobra, to odłóżmy tutaj. Idziemy tam zanieść mu to wszystko do tej skrzynki i lecimy zapukać do drzwi i zobaczymy, czy jest w domu i czy w ogóle przyjmie ten prezent od nas. Bardzo skromny, ale jakże postarany widzowie. No, wydałem na to masę levela, ale ja spokojnie, zrobię taki system, który sprawi, że będę miał nieskończoną ilość levela, tylko muszę go zbudować, ten system, bo póki co, wiecie, nie mam tego zrobionego. Dobra, lecimy do środka. Mam nadzieję, że on nie zauważy tej kokardy z tyłu węglowej, bo to nie podmieniłem tego. Nie zauważyłem tego, zapomniałem o tym, że z tyłu też jest. Dobra, wędka leci sobie tutaj i tutaj jabłuszko. Na przykład tak, o, może być, dobra. Okej, lecimy do SpongeBoba, daję mu ten prezent, zobaczymy jego reakcję, jestem ciekaw, jak na to zareaguje i czy mu się w ogóle spodoba taki prezent, a może on już ma taką mega fajną wędkę i tak naprawdę nie trzeba mu nowej. Dobra, lecimy do niego, uwaga, zapukamy do drzwi, czy jest na chacie. O, widzę, że jest tam nikt. Halo, puk. Halo, kto tam? O nie, SpongeBob. Dobra, wyjdź. Wchodzę do środka. Wow. Ja nie mogę, SpongeBob. Pierwsze z mojego spotkania. Uwaga, podaję rękę na powitanie. Ty też? Przepraszam, to był lekki zamach. Witam cię, SpongeBob. Słuchaj, ja oczywiście. Najpierw masa, potem kiełbasa. Dobra, ja przyszedłem dzisiaj do ciebie. Jaki ty masz śmiech fajny. Dobra, przyszedłem dzisiaj do ciebie, ponieważ mam dla ciebie taki prezent powitalny, bo widzę, że jesteś tutaj nowy. Co prawda zalałeś nam palionowo na chwilę, ale odessałeś to jak na gąbkę przystało, więc ja dzisiaj dla ciebie mam taki prezent fajny, choć ja ci pokażę coś, Prezent dla mnie masz? A co to takiego? A zaraz zobaczysz, ale czekaj, ale zanim ci ten prezent pokażę, to ja chciałbym się ciebie spytać, jak ci się tu podoba? Bardzo fajnie, powiem ci, że jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie i a na palionowie byłeś? Zwiedzałeś? Nie, jeszcze nie byłem. Nie byłeś tam jeszcze? No to będzie trzeba cię tam zabrać koniecznie. Dobra, tam bzyku siedzi, łowi ryby za tobą. Zepnij go do wody. Dawaj, wepnij go do wody, no. Jest bzyku wpychany, uwaga. Daję nura. Pierwszy troll SpongeBoba. Bzyku w wodzie. Dobra, zostaw go tak, niech się nie topi, bo jeszcze widać, że ewidentnie się chłop zamyślił, a nie chcemy, żeby on tam zginął, prawda? Dobra, chodź, idziemy do prezentu. Chodź, SpongeBob! O nie! Tu szkielety się pojawiły! Dobra, co ja musimy... Będziesz umiem ratować, bo ja nic nie mam. Tak, dobra. Nic nie masz, no to bardzo dobrze się składa, bo zaraz będziesz miał bardzo dużo. Dobra. Up, tu. Dobra. Gdzie on jest? Dobra, tu jest, dobra, mam, pokonany, dobra, jest git, dobrze, chodź, patrz jaki tu prezent dla ciebie zbudowałem. Z gąbki, bo czułem, że gąbka dla ciebie to najlepszy prezent. O, czekaj, creepera ściągnę tylko. O nie, creeper tam jest. No, najgorszy, dobra, chodź tu na ciosa, schodzisz, dobra. Ale ty potężny. Uwaga. No bo co mogę ci powiedzieć? Witamy cię bardzo serdecznie tutaj w naszych skromnych progach. I to prezent dla ciebie jest. Możesz sobie go otworzyć. Wow, ale wielki prezent. Dla mnie, naprawdę? No, oczywiście, że dla ciebie. To jest taki prezent wielki? Powitalny. To ogromny prezent. Nie iść tam z tyłu, bo tam wstążka mi się spaliła. Przypaliła mi się wstążka lekko. Dobra. Ej, to ja też ci dam gąbeczki na początek. Ojej, gąbki!
Proszę widzę, że to takie twoje ulubione ten. Dobrze, no to dziękuję bardzo za gąbki. No to możesz otworzyć prezent. Wejdź do środka, zobacz, co się tam dla ciebie kryje. Dobrze. A ty widzę, że masz diametową łopatę na plecach, to ty jesteś, kurczę, bogaty. To nie wiedziałem. Dobra, dawaj, otwieraj prezent. Uwaga, tu. 3, 2, 1. Masz, widzisz, masz jabłuszka, masz diamenciki, masz emeraldy i, no i oczywiście gąbki, najważniejsze, co było zabrałem. No i patrz, jaką wędkę ci ogarnąłem. Wędkę, żebyś mógł łowić więcej. Ale potężna wędka. No, mi się wydaje, że jak załowisz tą wędką, to jest szansa na to, że wyłowisz jakąś gąbkę. Więc mam nadzieję, że ci się podoba. Prezent możesz tu, nie wiem, możesz go rozebrać. Pozostawić go na pamiątkę, co chcesz w sumie, nie? Zostawimy, zobaczymy jeszcze. Ile masz gąbek teraz? Ile tam było w tej skrzynce? A nie wiem, mam 49 aktualnie. Okej. Dobra, czyli oddałeś mi część gąbek, które ci dałem. Pa, jak się cieszy gąbkami, masz te też gąbki, masz tu. Kurde, czekaj. Dobra, nie, spokojnie. Spokojnie, obroniłem, dobra. Tu masz gąbki, masz je wszystkie. No to jesteś gąbka człowiek. Ja bym kiedyś gąbkę potrzebował, to do ciebie przyjdę. Nie, no dobrze, SpongeBob. Bardzo się cieszę, że się mogliśmy poznać. Niestety jest już ciemno, więc przydałoby się pójść spać. Ale mam nadzieję, że spotkamy się jutro i miło spędzimy czas. No w każdym razie życzę ci tutaj udanego mieszkania. W ogóle masz mega fajnego ananasa, więc... bo tutaj jest jeszcze jedna sprawa. Bo ja tutaj dostałem taką tabliczkę od ciebie, że mam przeparkować ten statek, ale... ja nie jestem w stanie go przeparkować bez wody, wiesz? Okej. Aha, no tak, przecież. No więc jakby, może on tu postać? Może postać. Zapłacę może za parking, nie? Dobrze. Dobra. 20 gąbek. O nie, tak dużo? No dobra, no to będę musiał płacić. Dobra, no to słuchaj, leć do domu, widzimy się jutro, może i prawda, no i udanej nocy i udanego mieszkania. To miło było cię poznać, SpongeBob. Trzym się, elo! Dobra, widzowie, poznaliśmy SpongeBoba, ja nie mogę, niesłychana sytuacja. Ja się mega cieszę, lecimy w kinę, bo trzeba pójść spać, nie można tak nocą latać, ciemno jest, niemiło, trzeba pójść spać. Więc ja lecę na chatę, no po prostu do mojego ukochanego łóżka. Poznaliśmy SpongeBoba, mega w porządku gościu, bo jego się tak śmieje śmiesznie, że mi się też chce śmiać, jak ja słyszę, jak on się śmieje, naprawdę, to jest niesamowite. Dobra, widzowie, to na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Ja się kładę do spania, trzymajcie się, pozdro, elu!